Pogodny wieczór, pełen dźwięku szeptów, jestem sam. Samotny w zgiełku jęku, w miejscu, gdzie już nie chcę stać i opuszczać zamierzam, ten bar chcę odzienie brać. Gdy nagle delikatnie ogrzał ją nad światło blask, magnes przyciągał mnie, a nie miałem siły, by odejść. Podchodzę do niej, ogień między nami mocniej płonie. Ma dłonie spokojnie opierające się na stole, a oczy smutkiem wypełnione, chcę wiedzieć, kto to jest. Radość, radością jestem. Radością, co bezpowrotnie wypala się w was. Radość, co życie ciężkie odmienia, lecz ja teraz sama je mam. Jak to? Nie rozumiem kobiet. Usiądź wygodnie, to ci opowiem. Dobrze, więc dołączyłem się do niej i zatopiłem się w melodię niosące opowieść. O, jestem tak bardzo samotna. Miliardy rozstań, ludzie nie chcą mnie mieć. Co gorsza, coraz większy odłam wypiera się teraz pozostałości mej. O co chodzi? Nie możesz znaleźć mężczyzny, z którym zmysły by były połączone ponad wszystkim. To nie tak jak myślisz, to nie tak. Śpiewam tu o najczystszych uciechach. Więc kim jest ta dama? Zastanawiam się sam, przy której się czuję jak najszczęśliwszy dzieciak. Mógłbym tarzać się, ganiać gdzieś po stepach. Omamia mnie i magia, wiesz, idę tam. Postawa jej, ej, tyle w niej piękna. Przestań, moja forma cielesna nie istnieje, a koję istnienie. Kto mnie dziś chce mieć, niech wie, że wchodzę do czystych serc. Nie istnieje, a koję istnienie. Kto mnie dziś chce mieć, niech wie, że wchodzę do czystych serc. A, wiecie do czego prowadzi ta rozmowa? Chcemy kierować do was radość i słowa, by próbować dawać, kochać, uzdrawiać. Indoka odnalazł moc przesłania dla was. O, o, o.